Yo, cześć, siemanko, widzowie z tej strony Kebus, a w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie, co robić, gdy promocja się skończy. narodowo zapraszam Was na stronę CSGO Skins, e, macie darmowe pół dolara do odebrania oraz macie również sklep z różnymi skinami, także też mega polecam. E, I macie stronę Skins Manki, gdzie możecie się wymieniać, także też mega polecam. E, macie tutaj free 5 dolarków, sobie klikacie bonusik albo po prostu z reflinku w opisie. E, no i są nowe opcje wpłaty i 35%, nawet macie blikiem, także mega polecam. A my przechodzimy sobie do odcineczka. E, także generalnie mm, chciałbym tutaj jeszcze skorzystać z kalendarza. E, obstawiam, że koniec promocji będzie właśnie na przełomie tych dni, ewe, tych dni lub po prostu następnego tygodnia. E, jeżeli się tak nie stanie, no to będzie wtedy lipa, ale będziemy myśleć co wtedy. E, wtedy będziemy myśleć co i jak. E, w każdym razie wydaje mi się, że to właśnie będzie gdzieś na przełomie e, na przełomie e, tych dni. Czy tak będzie? Zobaczymy, zobaczymy, mam nadzieję, że tak będzie i się wszystko, wszystko pójdzie zgodnie z planem. No ale co robić, co robić po końcu promocji? No, generalnie są e, tak naprawdę trzy wyjścia. E, czyli sprzedanie, mm, sprzedanie, nawet cztery bym powiedział, sprzedanie e, inwestycji na ultra short termie, czyli na przykład tydzień po promocji. To moim zdaniem jest średnie procentówka, która jakby procent sprzedaży, czyli naszego zysku od razu po promocji będzie naprawdę nieznaczący, będzie bardzo mały. Ja sam osobiście będę leciał na short terma, ale short term różni się od ultra short terma, że nie sprzedaję od razu po promocji, tylko czekam dwa miesiące miesiąc. Generalnie, nie wiem, może dla Was to jest dużo, ale w terminologii inwestycyjnej short term to właśnie jest coś takiego. Zależy pewnie od giełdy, od rynku, no ale akurat w tym wydarzeniu tak mniej więcej oscyluje. No i po prostu liczę na jakąś dwukrotność. E, można trzymać kapsuły na Midterma. Na znaczy nie, nie chodzi mi o kapsuły, same naklejki też. E, można je trzymać na Midterma. E, na przykład sobie takie Eternal Fire trzymać na Midterma. E, no, można, można sobie trzymać na Midterma. E, jakby to jeszcze raz to powiem, bo bardzo dużo dostaję pytań, kiedy sprzedać kapsuły. Ehm, powiem Wam tak, to zależy tylko i wyłącznie od Was i od tego, jak bardzo chcecie ryzykować. Jeżeli chcecie na mi terma i się pokusić o trzykrotność, to trzymajcie na MIT-terma. No to będzie pewnie coś koło, nie wiem, trzech miesięcy, czterech, może. Ja też nie jestem jakimś jasnowidzem, no ale tak oscyluję. Ehm, no i to możecie trzymać na MIT-terma. A no, możecie trzymać na long terma, co dla mnie trochę się mija z celem w obecnej sytuacji. No ale jeżeli ktoś kupił 10 kapsułek, no to sprzedawanie ich za dwie dychy też yy, Też nie ma jakiegoś większego sensu. więc przytrzymanie ich na long terma yy, może mieć sens. Yy, także jakby są takie trzy perspektywy, no i musicie sobie cztery w sumie nawet. No i, tylko, i wy, to tylko i wyłącznie od Was zależy, którą wybierzecie yy, i która jest dla Was najbardziej, nie wiem, najbardziej słuszna. Co chcecie z tymi pieniędzmi zrobić? Warto też śledzić rynek po promocji, zobaczyć co się będzie działo, trochę na własną rękę sobie właśnie to sprawdzać. Sprawdzać co się będzie działo po końcu promocji, bo myślę, że to jest dosyć ważne. No i po prostu ten rynek śledzić. Myślę, że myślę, że jakby nie będzie z tym problemu, a zawsze sobie jakieś informacje z tego wyciągniecie, co mniej więcej się dzieje właśnie podczas końca promocji. E, tak jak mówię, ja bym nie spodziewał się jakichś skoków e, No bo to po prostu będzie koniec promocji, wszystko idzie zgodnie z planem, także tutaj e, Póki co jest git e, Nie bójcie się jakby promocja nie trwa jeszcze jakoś super długo, dalej trwa krócej niż Stockholm, także Chill Bomba e, Jeżeli się skończy w następnym tygodniu to będzie i tak git e, No a jeżeli będzie trwała później, no to wtedy będziemy już myśleć co robić e, I co? To by było na tyle, jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzu, trzymajcie się i cześć.